Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble. Nie, to ty miałeś zrobić wywiad z Trumpem. Pokazałem, szkoda czasu Trumpa w kampanii wyborczej na wywiad dla Radia Wnet. Ale to nie, dla Radia Wnet, dla Wojciecha Cejrowskiego. Ten człowiek ma, to jeszcze gorzej. Ten człowiek ma uratować Amerykę, a co za tym poprawić sytuację bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, w Europie i daleko pod nosem Chin. Te trzy miejsca to są kanały przerzutu po morzu różnych towarów, którymi cały świat żyje, bo handel odbywa się w obie strony. Nie wszystko importujemy z Chin, czasami coś gdzieś indziej wyeksportujemy. I teraz Bliski Wschód musi być uspokojony, w przeciwnym razie do kanału Sueskiego nie mogą płynąć statki cywilne, bo Iran z kolegami walą nowoczesną bronią w te statki. Siedzą sobie na brzegu i mają rakiety bardzo duże. Można było sobie oglądać wysokie, 10-metrowej długości rakiety, które walą w statki. Czyli trzeba Zatoki Perskiej bronić i dostępu do Morza Czerwonego, do kanału Sueskiego. Ktoś musi uspokoić tamtą sytuację. Moim zdaniem nie ma chętnych innych poza Trumpem. Szkoda więc czasu Donalda Trumpa na wywiady ze mną. Drugi takie miejsce, gdzie jest kanał przerzutu towarów, to Tajwan, Chiny, Morze Południowochińskie. Tam jest, jak Państwo na mapę spojrzą, przeróżnych tam zakrętasów, dużo wysp i tak dalej. Mnóstwo dużych statków przerzuca tamtędy towar. Jeżeli Chińczycy będą ten rejon kontrolować, to dla nas gorzej. No i dlatego Donald Trump jest potrzebny jako uspokajacz, jako tabletka uspokajająca sytuację na świecie. Bo w momencie, kiedy Ameryka się wykluczyła z zarządzania światem, tak jak teraz za Bidena, to dwie siły, Rosja i Chiny, zaczynają korzystać z okazji. To oznacza, że dwa wielkie potwory na planecie Ziemia zaczynają się ruszać, czyli wszystko chyboce. Każdy chce złapać jak najwięcej, bez wchodzenia ze sobą w konflikt, bo obaj się cieszą, że Ameryka jest słaba. No w tej sytuacji moja rozmowa z Donaldem Trumpem, może jak wygra wybory i w gabinecie owalnym będzie chciał pogadać z Polakami, ja bym miał jedno pytanie do niego. Jakieś, które dla niego może być mało interesujące. Jedno pytanie miałbym o to, jak dalece Polska jest ważna w jego interesach, ale w zasadzie znam odpowiedź. Jeżeli Polska jakoś służy interesom amerykańskim, to prezydent amerykański ma obowiązek dbać o Polskę. Jeżeli natomiast Polska jest sprawą przegraną, nie służy, albo jest za daleko, już nas nie stać, bo mamy tyle ognisk zapalnych, to Polskę Ameryka, prezydent Stanów Zjednoczonych musi wypluć. Musi porzucić, musi o niej zapomnieć, musi ją w Jałcie sprzedać, bo ma ważniejszy interes z punktu widzenia Amerykanów. No mógłbym zadać to pytanie Trumpowi i zobaczyć, jak on odpowie, bo on bardzo często zaskakuje tym, że jak ojciec pochyla się nad niektórymi sprawami. I mógłby nas zaskoczyć, mówiąc, że wprawdzie z punktu widzenia Ameryki doraźnego Polska to nam właściwie teraz do niczego jest niepotrzebna i przeszkadza, ale ze względu na coś ja nie mam zamiaru, bo mam 10 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia i ze względu na nich ja muszę o Polsce pamiętać. Może by mnie zaskoczył taką odpowiedzią. On czasami zaskakuje. Jak go zapytano w Karolinie Południowej na tych prawyborach z Nikki Haley, możemy to zaraz omówić, czy się będzie mścił, bo wielu Amerykanów w badaniach społecznych podaje, że nie chcą Bidena z wielu powodów i Trumpa też nie chcą i nie chcą takiego spięcia, że znowu w wyborach będzie Biden kontra Trump, bo to będzie prowadziło do kolejnych 4 lat zemsty politycznej. Teraz Ameryka obserwuje zemstę na Trumpie, robioną przez ekipę Bidena i w związku z tym ludzie ekstrapolują, że a jak teraz Trump po tym, co mu zrobili, niesprawiedliwie, dojdzie do władzy, to się będzie mścił. I Trump na ten wątek odpowiedział bardzo szybko. Powiedział, moją zemstą będzie sukces. Znowu zrobię sukces w Ameryce i to będzie moja zemsta na nich.
No to tu mnie zaskoczył tą odpowiedzią, która jest z drugiej strony piękna. I moim zdaniem niezmyślona. Rzeczywiście, gdyby znowu udało mu się objąć Biały Dom, pomimo oszustw wyborczych i różnych przeciwności i tak dalej, i rozprawy sądowej, którą ci zaraz mogę opowiedzieć, to rzeczywiście sukces byłby największą karą dla tych bandytów z Partii Demokratycznej. To proponuję, żebyśmy teraz posłuchali piosenki, a potem o tych prawyborach i o tych procesach Trumpa porozmawiamy. Dobrze, to będzie piosenka Szklaneczka gorącej czekolady, bo u ciebie jest 16 stopni, to masz zmarznięte paluszki. Może po raz piąty czy siódmy uda się tę piosenkę znaleźć i wypuścić. Wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce. Zapraszam na cejrowski.com, łamane przez kosmetyki. Studio Dziki Zachód. No to się udało. To co z tymi prawyborami? Kolejna tura zwycięska dla Donalda Trumpa. Tak, to nawet nikogo nie zaskakuje. Ludzie mówili do kamery, że Trump to właściwie mógł nie przyjeżdżać do Karoliny, bo i tak by wygrał, ale przyjechał, to tym bardziej wygrał. Nigdy nie oddano w prawyborach republikańskich tyle głosów. W związku z tym to wskazywało na to, że to są bardzo ważne dla Amerykanów wybory, podniecają ich do tego stopnia, że na prawybory chodzą. No i ta Nikki Haley, mamy podejrzenia już w jaką grę gra. To był jej stan, była dwukrotnie gubernatorem, natomiast to jest Rhino, czyli to jest Republican in name only. Czyli ona jest republikaninem tylko z nazwy, bo tak naprawdę to się dogaduje na jakimś takim subpoziomie z demokratami, czyli ten waszyngtoński słomp. To, że była ambasadorem, i to bardzo dobrym, w ONZ-cie na poruczenie Trumpa, to wskazuje na to, że jest w stanie bardzo dobrze wykonywać rozkazy, z którymi nawet się nie zgadza. Była ambasadorem i realizowała politykę Trumpa. Czyli jak Trump mówił, że występujemy z WHO, to ona reprezentowała ten pogląd, umiała go bronić. I teraz, czyli była dobrym ambasadorem, bo nie wtryniała własnych pomysłów z tylnej kieszonki, tylko była ambasadorem prezydenta Stanów Zjednoczonych w siedzibie ONZ-u. No ale ta doskonała umiejętność reprezentowania kogoś może nam się nie podobać, jeżeli teraz Nikki reprezentuje jakąś siłę, której nie lubimy. Otóż jest w partii republikańskiej bardzo duża opozycja wobec Donalda Trumpa. On tę partię przejął przez to, że ludzie go kochają, gubernatorzy różni go popierają, senatorowie, kongresmeni. Natomiast no jest ta opozycja Rhino, 24% partii republikańskiej nie chce Trumpa. Czyli tę partię z jednej strony zjednoczył, bo nigdy wokół jednego kandydata nie było tylu popierających go, ale z drugiej strony no ją nie przepołowił, ale kawałek tej partii chciałby wyskoczyć na jakieś inne pole. I skoro Nikki przegrała we własnym stanie, no to już powinna w tej chwili, gdy była lojalnym republikaninem, to powinna powiedzieć, że no przegrałam tyle razy z Trumpem i z taką różnicą punktów. Ja 30 parę, a on 60% głosów w moim własnym stanie, w którym ludzie mnie lubili, zanim tu przyjechał Trump. Nadal mnie lubią, bo byłam dobrym gubernatorem. No ale jednak Trumpa lubią bardziej. No to ja teraz proponuję, żeby cała partia republikańska zogniskowała swoje siły na bezpośredniej kampanii z Bidenem, a nie nadal toczyła spór wewnętrzny, kto ma być naszym kandydatem. Nie mam szans bycia kandydatem. Chyba, że Nikki coś wie. Ciągle w nią pompują pieniądze, siły podejrzane o dwupłciowość. Takie typu Soros, który pompuje wszędzie, gdzie da się podłożyć ciśnienie i zrealizować własne plany. Część organizacji, które w Polsce Soros promował, u zarania swojego istnienia na terenie Polski, to były organizacje, nam się wydawało, opozycyjne, prawicowe, tak żeśmy sobie myśleli. Jakaś się pojawia Fundacja Batorego, na początku to żeśmy myśleli, że to jakaś taka fundacja, taka i tacy, i tacy. Ja z tej fundacji z grupą studentów pojechałem na wymianę studencką do Ameryki. Potem się okazało, że nie o mnie chodziło, tylko o całą resztę. Ja im tam pewnie bym nie pasował Soroszowi, gdyby wiedział, jakie mam poglądy. No ale wracając do Nikki,
ona ma mnóstwo pieniędzy i na kampanię, ktoś pompuje w nią i w czasie tych przemówień swoich w Karolinie, zamiast powiedzieć ustępuje z wyścigu, to dała takie wskazanie, że chyba wybiorą jak też tajne siły jakąś trzecią drogę, bo tak, Biden kompletnie skorumpowany, to już demokraci tego nawet wytrzymać nie mogą. Już CNN-y o tym mówią, że skorumpowany. I to od lat 70. skorumpowany. No już tyle wypłynęło dowodów, że nie da się dalej tego kamuflować. I niesprawny kompletnie. W postępie geometrycznym postępuje jego demencja. Wczoraj pokazywali kilka filmów sprzed roku. Kiedy w porównaniu z tym, co dzisiaj wydaje nam się, że mówił płynnie. Więc on nie dociągnie do listopada. Tak się już w tej chwili wszystkim wydaje. Więc mają konia takiego w odwodzie gubernator Kalifornii oraz być może taki plan, że będzie bilecik. Cześć zegar, jest w pół do dopiero. Jest w Polsce jest w pół do siódmej. A co ty bijesz? Więc być może jest taki plan, żeby kandydata demokratów ożenić z kandydatem republikanów takim, jakim jest Nikki Haley. I żeby oni wystąpili zamiast Bidena przeciwko Trumpowi. Nie wiemy tego. Jakiś plan muszą szykować, bo są w kompletnej desperacji demokraci. Wiadomo, że Biden nie da rady. Wiadomo, że nie chcą na pewno Kamali Harris jako prezydenta, więc muszą go jakoś wymienić. No i Nikki nie wspomniała ani razu słowa republikanie w czasie tych swoich przemówień. Przestała mówić, ja jestem republikaninem, kandyduję z partii republikańskiej, tak jakby się ustawiała jako trzecia droga. No czyli będzie, nie wiem, Hołownią Ameryki będzie Nikki Haley za chwilę. To tyle wiemy na razie. Dzień dobry. Zwracam się do Chełma i okolic. Będę miał występ. 9 kwietnia wystąpię w Chełmskim Domu Kultury. To jest występ komediowy. Trochę w oparciu o Boso, ma tytuł Wolna Amerykanka. W związku z tym za plecami będę miał obrazki przypominające Boso, natomiast z przodu samotny człowiek z mikrofonem. Można zabrać dzieci, można zabrać starców, żadnego świntuszenia, za to bardzo śmiesznie. W zeszłym roku się Państwu bardzo podobało i prosili Państwo o więcej, no to bardzo proszę, daję więcej. Wolna Amerykanka we wtorek, 9 kwietnia w Chełmie. Bilety na kupbilecik.pl i biletyna.pl, a szczegóły na mojej stronie www.cejrowski.com.